z ikoną ja się stykam od dzieciństwa, tylko jakby nie z tą kanoniczną, bo jestem tutaj z tych terenów i tutaj w większości to są ikony realistyczne, późniejsze. To ja się zetknęłam z ikoną kanoniczną dopiero tam. Taka szkoła taka centralna na takim poziomie uważanym wysokim, szkoła ikonograficzna uważana za najlepszą tak ogólnie. A ja trafiłam takim cudem Bożym, bo ja w ogóle nigdy nie myślałam, że będę ikony pisać tak. Bardziej mnie pociągały pielgrzymki. Jak raz trafiłam tam, tam jest piękny śpiew, piękne nabożeństwa, cała oprawa, stare cerkwie, ikony stare i to wszystko. I po prostu takie wrażenie na mnie to robiło duchowe, że po prostu jeździłam tam co rok przez 9 lat. I pewnego roku już powiedziałam, że nie pojadę, bo nie dam rady wrócić, także ja zostaję. Koleżanka się obraziła, pojechała sama. No ale później ktoś mi podpowiedział, że można się tam uczyć przecież, tak? No to tak się zastanawiałam, co w ogóle ja tam mogę robić. Kapłanem nie będę, śpiewać nie umiem, rysować też nie bardzo. No ale ktoś tam spojrzał na rysunki, jakie miałam kilka, no to mówię, a poradzisz sobie. Dzięki temu, dzięki Bogu trafiłam, bo to były piękne, najpiękniejsze lata życia, że tak powiem. Bo to jest takie jakby miasto w mieście, nie wychodzi się na zewnątrz praktycznie, mieszka się jakby w klasztorze, choć nie w klasztorze, bo klasztor jest odcięty od akademii. To jest wielki obszar, gdzie jest akademia, a klasztor żyje swoim życiem, tak? Ale ci, co w akademii są, to mogą uczestniczyć w nabożeństwach i to jest jakby też obowiązek, podstawa tej całej szkoły, że masz tam na jakieś określone nabożeństwa uczestniczyć, być. No a później jest nauka w ciągu dnia, z rana. Mieliśmy możliwość jeżdżenia do muzeum, pracować przy wzorcach, zabytkowych ikonach. Jakby nauka polegała na odwzorowaniu tego, co widzisz, jeden do jednego, nawet z przetarciami, ze wszystkim. No wtedy się nawet grubość linii, przejrzystość linii nauczymy, bo to nie jest linia, oby linia była, tak? Ona ma, każda linia ma swoje życie. Tu jest cieńsza, tu ciemniejsza, tu grubsza, tu w kropelkę się kończy kropelką. Tu jakby to rysunek też powinien być ładny od samego początku. I do samego końca, bo ten pierwszy rysunek zakrywa kolor, a później ten, spod koloru on troszeczkę jest widoczny, już kolorem poprawia się, czyli on ma duże, duże znaczenie, dlatego żeby dobrze się nauczyć, no to najlepiej stare dzieło kopiować. No i też było ciekawe to w tej szkole, że myśmy jakby tą starą technologię zabezpieczania deski, wosk z terpentyną używaliśmy tak jak kiedyś było wszystko. Tutaj też płótno lniane, naklejane, zanim grunt się położy. Tak jakby wszystko według starych recept uczyliśmy się, nie używając nowych tych farb w sklepie, tylko mieliśmy kamienie takie realne, jakieś gliny, które rozdrabnia się, rozbija się w moździerze, a później się rozciera na płycie marmurowej bądź na takim szkle zatartym. Tak? I na podstawie tych starych ikon człowiek się uczył. Na początku to były fragmenty z ikon, jakieś tam fragmenty, czy twarz tylko, czy na przykład ręka na początku, jeśli ktoś tylko zaczynał, a później to już na trzecim roku w sumie to już można było całą ikonę pisać, nawet przyjąć zamówienie, tak? A czwarty, piąty to już takie doskonalenie już. Można jakoś nawet swoją było taką zrobić jakby projekt własny, do jakiegoś tematu. I wtedy też pokory człowiek się uczy. Jakby takiej pokory, spokoju, cierpliwości. Przecież kiedyś się mówi, że ikonopisarz zanim zaczął, to u mistrza za 3 lata farbę rozcierał. Tak? A my po tygodniu warsztatów, gdzieś kursów już w internecie wystawiamy ikony. No tak jest czasami, ale to wszystko, jeśli są odbiorcy, to są tacy mistrzowie. My też jakby mamy wpływ na to, jakie nam będzie się przedstawiać ikony czy inne rzeczy, tak?